Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać wam główki, które zakupiłem z firmy Statesk Miniatures lub inaczej zwanych Chyba Victoria Miniatures, bo dwie różne nazwy można znaleźć na internecie. Tak czy inaczej, zapraszam do recenzji i przejrzymy sobie sześć różnych zestawów główek. Oczywiście, kiedy mówię o sześciu zestawach główek, mówię o pięciu zestawach główek i jednej figurce, którą kupiłem. Figurka, którą pokażę Wam, to jest komisarka, pani komisarz, żeby tak być, wiecie, odpowiedzialni społecznie i mówić o, brać pod uwagę płcie, więc nie. Komisarz, tylko pani komisarz, bo komisarka brzmi głupio, brzmi jak nazwa czapki właściwie. Pani komisarz Vespera Venco, jest to model SM013, możecie znaleźć na ich stronie. Sprawdzałem w tej chwili obecnej, jest ten produkt niedostępny zupełnie, zobaczcie sobie jak ona powinna wyglądać, złożona. A ja Wam tutaj już układam dwie rzeczy, które dostajecie po prostu w pudełeczku, czy w pudełeczku, w torebce, bo oni wysyłają wszystko w torebkach. Jak widzicie są to modele metalowe, zupełnie nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest ołów, raczej jest to ten biały metal pewter, czy to tak nazywam, pewter, jak się to pisze przynajmniej. Ten model tak wygląda, jak widzicie nie ma zbyt dużo do obróbki, poza obcinaniem tych różnych takich tutaj nadlewek. Oczywiście przychodzi razem z podstawkiem który wygląda tak, no jest to taki klasyczny podstawek jakiś ich produkcji, nie GW. <laughs> I mamy dwa, dwie główki, jedna główka to jest w masce gazowej, a druga główka to jest po prostu główka, główka. Jak widzicie model jest taki dosyć delikatny, wygląda na bardzo delikatny, ponieważ modele Statesk Miniatures nie są modelami Heroic, są to Truscale czyli czyli ręce są naprawdę takie jakby mieli, jakbyśmy przeskalowali ten no to, Tą postać w 1 do 48, czy tam ile to jak, jakakolwiek to nie byłaby skala. Te ręce malują równo proporcjonalnie razem z głową, razem z ciałem. To, co robi GW, to jest Heroic, i ręce tam są duże, nogi są duże, głowy są, chyba z reguły troszeczkę większe niż powinny być. I czasami wygląda to lepiej, łatwiej się to maluje, ale niestety nie jest to takie realistyczne. Wiem, że Infinity jest True Scale i. Na przykład właśnie te modele też są truskawki. wszystko maleje równomiernie. Zerknijmy sobie teraz na główki, które zamówiłem. Zamówiłem w sumie 10, 20, 30, 40, 40, 44, liczba magiczna. 44 główki, tak aby wykorzystać je na korpusach swoich, swoich gwardzistów, ponieważ nie będę przekraczał nic innego, tylko po prostu przyklejał główki. Jeśli oczywiście to wszystko będzie pasować, mam niewielkie obawy, że mogą być te główki za małe w porównaniu do całego ciała i będę musiał dokupić też ciałka, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Na chwilę obecną zakupiłem sobie te 44 główki, aby zrobić kratacjanki. Kratacjanki dlatego, że to będą oddziały gwardyjne z kratacji po prostu. Planety Fleszteresów, ponieważ do pod to chcę podpiąć całą swoją gwardię. Oczywiście będę grał na, na przykład na zasadach kadi czy czegoś. No ale zerknijmy sobie na pierwsze główki i są to tu główki tutaj nie mam modelu napisanego, zerknę sobie szybciutko na stronę, bo tutaj gdzieś to mam wpisane. Jest to model SMA 002 i to są główki bojowniczek oporu, cztery główki w hełmach. I zobaczcie sobie jak to wygląda, ja tu szybciutko się jeszcze przełączę, o, tak, żeby widzieć. Tak one wyglądają. Te główki są w bardzo fajny sposób, jest zrobione, że nie w szyi, nie jest tam usuwane, tam nie musimy niczego usuwać, tylko schemów, więc jest bardzo łatwo tam wyszlifować po prostu. Szczególnie, że to są przede wszystkim no, chemy też będą metalowe, więc jakiekolwiek zniszczenia, cokolwiek byśmy tam nie zrobili, nie będzie nam przeszkadzało. Możemy to jakoś u uargumentować na modelu. Te hełmy kosztują dolar fund 90. Niestety nie mam aktualnej ceny pani komisarz bez perwenko, ponieważ nie mogę jej znaleźć na stronie, a paragon niestety nie ja kupowałem. kolega z polskiego miętargowiska robił całą operację dla nas. Więc to jest ten pierwszy. Ten pierwszy zestaw. Te główki są bardzo fajne. Aha, może wrócę z tymi główkami, bo to poleciałem szybko. Te główki są o tyle fajne, że mam nadzieję, że będzie można łatwo je tutaj zmontować i niewielką robotę będę musiał zrobić przy ciałkach gwardzistów, żeby je wkleić. Mam nadzieję, że nie będą wyglądały na za małe. Ale zobaczymy. I fajnie, bo będę mógł sobie pomieszać, na przykład zrobić jedną kobitkę, która będzie obsługiwała jakieś działo. Będzie fajnie, bo tam też może być. No, oddziały PDF ogólnie z flafu to są oddziały, które później czasami stają się, ludzie z PDF-ów zostają wchłaniani do gwardii. No i w paru książkach chyba z tego co pamiętam były kobiety, więc to nie jest żaden problem, żeby kobiety, przynajmniej w oddziałach PDF. Dalej zakupiłem zestaw. SMA 304 i to są znowu Heroic Scale, Female Heads, weteranki, po prostu, głowy, kobitek, weteranek, i tutaj jest właściwie duże zróżnicowanie, ponieważ mamy i główki w kapturach. W kapeluszach mamy fajne różne fryzury. Mamy okulary, mamy gogle, mamy czapkę, mamy dwa berety, dwie w okularach przeciwsłonecznych po prostu krzyczące, złe itd. Tak tak mamy jedną główkę jakiejś pani sierżant krzyczącą, jedną główkę pani sierżant niekrzyczącą i mamy też kitki. I te kitki można przymocować do tyłu w głowy. Tutaj mamy na przykład takie, taką wypustkę z tyłu głowy jednej i tu wypustkę drugie, drugą. I możemy sobie tą kitkę odciąć i przymocować. I to tak naprawdę tutaj mamy koki. Fajnie powiązane koki. Mają włosy spięte w kok, żeby im nie przeszkadzały, bardziej praktyczna Fryzura, tak moim zdaniem, na, na wojnę, ale te, modele, te główki wyglądają fajnie. No, Jak już złożę modele, to podzielę się rezultatami. Na razie, gwardia stoi, troszeczkę inne priorytety są. Kolejny zestaw to jest SMA311. Jakby ktoś chciał szukać po internetach, I to są Techno Raiders. I to są główki, które bardziej pomyślałem o podmianie ich w potencjalnie. Na kromundzie albo po prostu zrobić sobie jakąś oddział 10 renegatek, jakichś dziwnych kobitek, które będą walczyły dla. Gwardii, jakbym już bo po prostu, że tak powiem, chciał zaszaleć z konwersjami. I tu jak widzicie mamy główki, które wszystkie te główki mają jakieś nauszniki, te główki już mają szyję, którą tutaj jest, bardziej będzie trzeba kombinować z jej wklejeniem i one są bardziej zrobione właśnie chyba pod modele GW, które mają właśnie ten dołek w Gwardii na wklejenie główki. Tamte poprzednie były ewidentnie robione pod modele Statesk Miniatures, gdzie płasko tutaj nasze, jakbyśmy tak jakby odcięli głowę, po prostu, tak. Nie ma zagłębienia. Jak widzicie, mamy też irokezy, mamy dwa irokezy, mamy główki z okularami, z jakimiś wszczepami. Tutaj taką trochę jak Space Marine wygląda główka. No i z tyłu one wyglądają też dosyć tak Space Marinowo, jakby byli w jakichś pancerzach wszystkie mają ten tył, zabezpieczony, uszy zabezpieczony, interkomy pewnie pomontowane. Ten zestaw, bo nie powiedziałem ile kosztuje ten zestaw. Ten zestaw kosztuje, moi drodzy, już sprawdzam szybciutko, kosztuje 5 funtów można powiedzieć. Ten poprzedni zestaw kosztował 4,75 funta. Więc wszystko oscyluje mniej więcej w okolicach 5 funtów, czyli 25 główek za 25 zł za głowę, czyli 2,50 za główkę. Nie jest to jakaś tragedia moim zdaniem widywałem droższe rzeczy. Następnym, przedostatnim elementem, który zakupiłem, czym znaczy zestawem, jest zestaw 10 główek w beretach, po prostu. Fajnie wyglądają te berety, moje kaski są, z tego co pamiętam, aż się odwrócę, nie, kasków nie mam czerwonych, chemów, ale to mógłbym zrobić te czerwone beretki <noise> i będzie to wyglądało całkiem fajnie. No zobaczcie sobie zresztą, tak one wyglądają oczywiście pokażę wam też zdjęcie z ich strony które jest dużo lepsze niż to co tutaj mam ale też mamy różne zaczesy różne fryzury pod spodem mamy zaczes na taką prostą grzywę tutaj tą drugą od lewej na, na samym dole mamy jedną kitkę którą możemy przy, 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 przyczepić widzimy że mamy prawa od prawa znaczy druga od prawej na górze jest taka trochę bardziej chyba na wysokość ścięta jeśli tak dobrze kojarzę no tak krótkie włosy no i mamy też jedną kitkę którą musimy wkleić wkleić tutaj w tą główkę, też ma taki wypustkę, dziurkę, żeby ją wkleić. Czy na drugie też mamy jakiś wybór? Nie. Czyli po prostu mamy jedną kitkę, nie mamy wyboru, w którą główkę chcemy wkleić kitkę, po prostu musimy ją wykorzystać. No dobrze. Ostatni zestaw to jest SMA-305 i to są po prostu łyse czachy. Dlaczego kupiłem łyse? łysę kupiłem dlatego, że ogólnie konwerty... Chcę zbudować tą armię w ten sposób Gwardii, że będzie Gwardia połączona z Fleszterer czy czyli Space Marinami i będą tam elementy Inkwizycji um, i w Inkwizycji są różne jednostki, które, które mają takich różnych ludków, którzy na przykład się nie pamiętam, jak się nazywają, ale tych cierpiętników i tak dalej, jakieś asasynki i może y, udałoby mi się coś w ten sposób wykombinować. Więc dlatego łyse główki. Poza tym jest to jakieś zróżnicowanie, jeśli bym chciał zrobić sobie jakieś chude ciałka gdzieś tam, y, nie wiem, może z jakiegoś innego nawet systemu, czy po prostu nawet zakupić od Statesk Miniatures jakieś ich ciała i, i coś pokombinować, no to już mam fajne główki. Poza tym, nie wiem, spodobały mi się, spodobały mi się łyse głowy tych kobitek, wyglądają całkiem spoko. Y, Trochę bardziej wyglądają jak dzieci, więc może po prostu jakichś młodych łebków bym sobie tutaj porobił. Młode dziewczyny, które, nie wiem, jakiś oddział specjalny. Nie, nie wiem, po prostu kupiłem, bo mi się spodobały i za, że tak powiem, impulsywnie zakupiłem. Kosztują one 4,75 funty, tak jak wszystko to, co do tej pory mówiłem. 4,75 lub 4,95, oprócz tych czterech główek, które kosztują funt 95. No nie mogę nadal znaleźć tej naszej, a nie, znalazłem, jest cena. Na Google'ach jest cena, 4,75 kosztowała jedna figurka, więc 25 zł, nie jest to jakaś masakra moim zdaniem. Więc tak wyglądają te y, wyglądają te na, no, główki od Statex Bardzo fajnie, że to są metalowe główki, ale weźcie pod uwagę, że y, obrabiać się jej będzie dużo, zupełnie inaczej niż plastik, ponieważ oczywiście y, z metalem pracujemy zupełnie inaczej. Y, no więc co moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli myślicie, chcieli zobaczyć, podobają Wam się takie unboxingi, to dajcie mi znać, a w takim wypadku będę unboxował pozostałe rzeczy, które kupuję, pokazując Wam na bieżąco mniej więcej, co i jak, co jest nowego. Nie wszystko oczywiście jest dokładnie tłumaczone gdzieś tam na internetach, co się dzieje w, danym, w danej książce, w danym tym, tym, a jest to dla mnie możliwość pokazania Wam niektórych nowości. Lub też nie nowości, jeśli mam coś starego. Dobra. Na tyle na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.